Jesteśmy na żywo. Witam wszystkich serdecznie. Poczekam chwilę, aż tutaj się zbierze kilka osób. Jestem dzisiaj w bardzo, bardzo fajnym miejscu. Zaraz Wam wszystko opowiem. I jak ktoś tutaj do nas dołączy, to dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko dobrze widzicie, czy wszystko jest ok. O, tu już się pojawiła na Instagramie pierwsza osoba. Witam Cię serdecznie. Użytkownik Flyaway, piękna zresztą odzież, motywująca, którą również będę miała przyjemność pokazać w tygodniu ze stylizacją, ale to też zaraz powiem Wam o tym za chwileczkę. Witam Was serdecznie. O, już pierwsze osoby do nas dołączyły. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy mnie dobrze widzicie, czy mnie słychać, czy wszystko jest w porządku. Super, cieszę się, że jesteście. Przywitajcie się ze mną, żebym wiedziała, kto dzisiaj jest ze mną, kto tutaj jest ze mną na Instagramie i kto jest ze mną na Facebooku. Witam Was wszystkich serdecznie. O, już idą pierwsze lajki, zaserduszkujcie, żebym wiedziała, że mnie słychać, bo komentarze czasami dochodzą też z opóźnieniem, także o, witaj Agnieszko, bardzo się cieszę, że jesteś na dzisiejszej transmisji. Zaraz zaczynamy. Alicja, fajnie, cieszę się, że jesteś. Bardzo mi miło. Świetnie. Super. Witaj, cześć Karolinko. Cześć, cześć, cześć. Świetnie. Dajcie serduszka, więc chyba mnie widać i słychać, wszystko jest w porządku. Dajcie również znać, proszę Was. Cześć Gosiu, widzę Gosia się też pojawiła, dołączyła do nas. Dajcie znać, proszę w komentarzu, skąd jesteście. Dlaczego chciałabym to wiedzieć? Dlatego, że czasami piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych, czy odwiedzę Wasze miasto, czy przyjadę z moim szkoleniem również do Was. A niebawem też będzie taka okazja, dlatego, że również pracuję nad swoim projektem, takim szkoleniem flagowym, które się będzie nazywało Siła Kobiecego Wizerunku. Także będę miała okazję również być może odwiedzić Wasze miasto i spotkać się z Wami osobiście. Cześć Agnieszko. O, Agnieszka z Białegostoku. Świetnie. Dobrze, dajcie znać w komentarzu, skąd jesteście. Ja również tutaj prowadzę równocześnie też na Instagramie transmisję. Fajnie, że jesteście. Cieszę się bardzo. O, jest Was już coraz więcej, widzę. Świetnie. No to co, myślę, że możemy zaczynać. Ja może zacznę od przedstawienia się. Może ktoś jeszcze mnie nie zna. Ja się nazywam Agnieszka Norte, jestem jedynym w Polsce kreatorem zmiany wizerunku i dobieram nie tylko idealnie ubrania, ale i również też dopasowuję je do Ciebie tak, żeby one były Twoje, żebyś w 100% czuła się w nich jak w swojej własnej skórze. Żeby ten wizerunek wypływał z Ciebie naturalnie, to co nosisz na sobie, żeby wzmacniało Twoją pewność siebie i pokazywało siłę Twojej kobiecości. Jestem autorką książki Stylowa Królowa, jak mocą wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Cieszę się bardzo, że jesteście. I również też mam do Was prośbę, jeśli teraz oglądacie, jeśli jesteście tutaj ze mną na żywo i uważacie, że to, co robię, jest wartościowe, to, co robię, po prostu Wam się podoba, to udostępnijcie proszę teraz tą transmisję, abym mogła dotrzeć do jak największej ilości osób. Jest to dla mnie ważne, dlatego o to Was proszę. Proszę, zróbcie to teraz. I dziękuję Wam za to serdecznie. Dziś rozpoczynamy pierwszy dzień z tygodnia ze stylizacją. Dzisiaj będziemy mówiły na temat okularów. Jak już zauważyłyście, jestem w świetnym miejscu. Widać za mną okularki. Jestem w sklepie Vision Optic w Nowym Tomyślu. Mam tutaj dzisiaj przyjemność właśnie poprowadzić dla Was ten live. Są również ze mną modelki za chwilę, które też poznacie. I dzisiejszy temat pierwszego dnia ze stylizacją to jest jak dobrać okulary idealne. Ja kiedyś też nakręcałam na ten temat film, który jest również na YouTubie i później po transmisji również dołączę ten link do tego filmu w komentarzu dla Was. To będzie on takim podsumowaniem szybkim tego, o czym dzisiaj też będę mówiła. I dlaczego to dobranie okularów, dobranie tych oprawek jest takie ważne? Czasami zdarza się tak, że zatrzymujecie się przy doborze okularów na ciemnych
oprawkach, na ciemnych kolorach. Najczęściej jest to kolor czarny. I nie wiecie, jaki kolor do Was pasuje. Lub czasami boicie się wyjść trochę naprzeciw temu, w czym dobrze byście się czuli, ale po prostu obawiacie się, bo nie wiecie, gdzie jest ta granica, na co możecie sobie pozwolić, na co nie. I to jest właśnie ważne. O tym dzisiaj też będziemy mówiły. Czasami też jest tak, że nie wiesz, jak masz dobrać okulary pod względem tego, żeby idealnie pasowały do Ciebie również, do Twojego stylu życia, do Twojego czasu, który spędzasz, gdzie najwięcej czasu spędzasz na co dzień, gdzie pracujesz. I to jest też ważne, żeby sobie ułatwić i dobrze też się czuć w tych oprawkach, które mamy na sobie. Spójrzcie też na mnie. Ja kiedyś, dowiadując się o tym, że będę musiała nosić okulary, wcale nie byłam z tego zadowolona. I często jest tak, że jak się dowiadujemy, że będziemy musiały nosić okulary i jest to niestety teraz w tym momencie konieczne, bo po prostu tak jest, to czasami się nawet trochę załamujemy i myślimy, w okularach będę brzydka i nie będę się fajnie czuła. Ja tak o sobie myślałam na początku. Ale cześć Anna, witam Cię serdecznie, ale niestety no nie jest to prawdą. Chciałabym, żebyście spojrzały na te oprawki jako Wasz taki, nawet jako taką Waszą biżuterię albo coś fajnego, co może zastąpić tą biżuterię. Chciałabym, żebyście spojrzały na oprawki w ten sposób, że możecie przez te oprawki wyrazić siebie. Ja tak robię i ja przez to jestem też zapamiętana, bo ludzie kojarzą mnie z tego, że właśnie noszę takie kolorowe, zwariowane oprawki. Ja je po prostu uwielbiam. Ja czuję się w nich sobą i świetnie, świetnie do mnie pasują. Czasami też zdarza się tak, że chciałybyście odświeżyć swój wizerunek. A okulary właśnie i oprawki są idealnym do tego takim czymś nowym, wprowadzenie takiej świeżości do Waszego stylu, odświeżenia Waszej stylizacji i do zaczęcia zrobienia pierwszego kroku do tego, żeby zacząć kreować swój wizerunek. I to jest taki fajny bodziec do tego, aby teraz właśnie to zrobić. I dzisiaj Wam to pokażę i za chwilę o tym będę mówiła. I to wszystko, o czym powiedziałam teraz, jest ważne do tego, aby dobrze dobrać te oprawki okularów. I Ania coś napisała. Ja chwilę później, ale na drobie czekam na ten tydzień. Twoje oprawki zawsze piękne. Dziękuję Ci, Aniu. Pamiętam Ciebie w kropeczkach, Alicja napisała. Tak, również mam jeszcze też te okulary. To są białe okulary z czarnymi kropeczkami. Też się fajnie w nich czuję. Zobaczymy tutaj na Instagram. Fajnie, też dołączyły nowe osoby. Cieszę się. Witam Was serdecznie. Dobrze, słuchajcie, może też zacznę od takiego cytatu sławnego projektanta Valentino, który również znajduje się w mojej książce Stylowa Królowa, a mianowicie powiedział on, ja wiem, czego chcą kobiety. Kobiety chcą być piękne. I dzisiaj ten cytat chciałabym też rozwinąć do tego, aby Was zainspirować właśnie do zmiany oprawek. I wpiszcie też w komentarzu osoby, które noszą okulary, oznaczcie je teraz, aby mogły uczestniczyć w tej transmisji na żywo, aby mogły być z nami i zobaczyć, o czym za chwilę będziemy mówiły. Ja teraz zaproszę moją pierwszą modelkę, Paulinę. Witam Cię serdecznie, Paulinko. Paulina jest z nami. Dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. I najpierw, zanim zaczniemy omawiać te kształty twarzy i dobierać te oprawki, chciałabym Wam powiedzieć o jeszcze kilku ważnych wskazówkach. Od czego w ogóle zacząć dobieranie idealnych oprawek dla Ciebie? Po pierwsze, od sprawdzenia kształtu twarzy. Jak to zrobić? Wszystkie włosy, które mamy, spinamy mocno, mocno do tyłu. Dlatego, żeby zobaczyć ten kształt twarzy. Inaczej nie jesteście dobrze w stanie tego ocenić i nie jesteście dobrze w stanie tego zrobić. Tutaj może też pokażemy w tą stronę. I teraz słuchajcie. Trzeba mocno zaczesać włosy do tyłu. Najlepiej po prostu grzebieniem i spiąć je w gumkę.
Dlatego, że wtedy możemy zobaczyć kawałek dalej, odsunąć się od lustra lub po prostu zrobić sobie zdjęcie i później zobaczyć selfie. I sprawdźcie, przymrużcie lekko oczy i sprawdźcie, czy nie macie jakichś wystających kątów, szczególnie u góry twarzy i u dołu twarzy, czy nie macie jakichś wystających kątów, które po prostu są widoczne. Tutaj u Pauliny jest akurat piękny owal, także nie ma żadnych wystających kątów i Paulina ma twarz owalną. A do twarzy owalnej pasuje większa ilość okularów. Dobrym też sposobem jest to, abyście poprzymierzały kilka fasonów okularów, które Wam się podobają i zrobiły sobie zdjęcie i sprawdziły, jak wyglądacie. To jest też świetny sposób na to, aby ułatwić sobie ten wybór. Dobrze, może tak, weźmiemy sobie pierwsze okulary, które tutaj też wybrałam dla Pauliny i omówię jeszcze takich kilka szczegółów i wskazówek, które należy też wziąć pod uwagę, dobierając te okulary. Po pierwsze, okulary muszą dobrze przylegać do górnej części nosa. One nie mogą Wam spadać wtedy, kiedy po prostu je założycie już po chwili. Jeśli one się ześlizgują, po prostu spadają. To znaczy, że no to nie są okulary dla Was. Także tutaj idealnie w górnej części nosa muszą leżeć cały czas. Po drugie też ważne jest to, Paulinka uśmiechnie się, żeby oprawki nie podnosiły się tutaj podczas uśmiechania się. Bo to znaczy, że niestety te oprawki nie są dla Was dobre. One muszą leżeć cały czas w tym samym miejscu, wtedy kiedy się uśmiechamy. One nie mogą się podnosić, ani przesuwać, po prostu zmieniać swojego położenia. To jest bardzo też ważne. Przy Paulinie kształtu twarzy, czyli przy kształtu owalnym, Paulina jest szczęściarą, taką jak ja, bo ja również mam kształt owalny, także my możemy sobie pozwolić na większość kształtów oprawek. W zależności od tego, jaki mamy styl pracy, co lubimy, jakie lubimy kolory, tak żebyśmy my się dobrze czuły. Ja wybrałam tutaj dla Paulinki, może bliżej troszeczkę Paulinki, bo wiem, że też światło odbija nam się, ale doświetlamy dlatego, żebyście nas dobrze widziały. Tutaj Paulinkę pokażemy. Super. Ważne jest to, żeby oprawki okularów nie wchodziły poza naszą twarz. Tutaj oczy. Także one są teraz idealne, dlatego że nic nam nie wydaje, coś nam się zatrzymało. Mam nadzieję, że nie przerwał nam to. Nie jesteśmy dobrze. Chciałam lepiej przerwała, jesteś potem już wtórnie, nie wiem, czy słyszeli. Ważne jest to, aby na wysokości oczu te oprawki nie wychodziły poza szerokość twarzy. Ja wybrałam tutaj dla Paulinki, to są takie klasyczne okulary w sensie kształtu, ale mają, może Paulinka troszeczkę bliżej, żeby było widać, o, mają coś bardzo fajnego w sobie, a mianowicie kolor, połączenie kolorów. Taki delikatny beż z takim, można powiedzieć, bordowym kolorem i te kolory świetnie uzupełniają się i fajnie współgrają ze sobą. I Paulinka, powiedz mi, jak się czujesz w tych okularach? Dobrze. Kolor, coś innego, bo zawsze wybierałam czarne. Podobają mi się. Ale jeszcze... Tak, i jeszcze mam dla Paulinki jedną propozycję. I Paulinka już się ze mną też podzieliła, że ta propozycja jej bardzo, bardzo odpowiada. I tu jest taka propozycja, słuchajcie, coś szalonego, coś fajnego. Dokładnie tak, jak mówisz. Tak, coś fajnego, zupełnie coś innego. I te okularki na pewno mocno ożywią nasz styl, dodadzą takiego powera, myślę. Tak. I na pewno ożywią tą stylizację. Zrobią tak, furorę. Tak, zrobią zawsze furorę. Zawsze miałam czarne, więc coś innego. Cześć, Justyna, witam Cię serdecznie. Milena również dołączyła do nas. Zobaczmy może tutaj, o, pokażmy też takie bardzo fajne. To są takie też w stylu troszeczkę delikatnie takiego kociego oka. Delikatnie, bo one mają taki zupełnie inny kształt. To jest zupełnie coś innego.
A jak się czujesz w tych okularach, Polina? Najlepiej, świetnie. Będą pasowały do mojego lepszego teraz życia, szalonego. To z tego co wiem, to już je tutaj zamówiłaś sobie. Tak. Umawiam się na wizytę u okulisty i biorę je. Świetnie, cieszę się bardzo. Czyli podsumujmy jeszcze raz szybciutko. Twarz owalna, pasuje większa. Jest tutaj większa możliwość, bo pasuje większość kształtów oprawek. Tylko ważne jest tutaj przy tej twarzy to, żeby nie wychodzić poza obszar twarzy na wysokości oczu. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję. Pawlinka, możesz w Twoich nowych okularkach już usiąść. Ja teraz zaproszę kolejną moją modelkę, Kamilę. Witam Cię serdecznie, Kamilo. To jest Kamila, moja kolejna modelka i tutaj będziemy dobierały do Kamili okulary. Kamila przyszła z swoich czarnych, ciemnych okularach, ale my też coś wybrałyśmy bardzo fajnego dla niej. Kamila, możesz ściągnąć swoje okularki. Powiemy też na początek, jaki Kamila ma kształt twarzy. Jeśli się tak dobrze przyjrzycie, to też zauważycie, że twarz Kamili tutaj jest trójkątna dołem, bo ona schodzi sobie tutaj na dół i nie ma żadnych mocnych, zarysowanych tutaj kości w żuchwie, tylko ta bródka się schodzi w tę stronę i jest to bardziej trójkątna twarz. A dla trójkątnej twarzy dobieramy takie okularki, które będą lekko zaokrąglone, szczególnie dołem. Dlatego, że ważna taka wskazówka jest to, żebyście nie powtarzały w oprawkach swojego kształtu twarzy. Czyli na przykład, jeśli macie okrągłą twarz, to nie wybierajcie okrągłych okularów. Zaraz powiem też, jakie do okrągłej twarzy będą pasowały, ale po prostu nie powtarzajcie tego samego w okularach. Tylko próbujcie złagodzić te rysy właśnie poprzez to, że będziecie wybrał na przykład okrągłe okulary przy trójkątnej, czy prostokątnej, albo kwadratowej też twarzy. Dobrze, i ja tutaj do Kamili dobrałam trzy rodzaje oprawek. Bardzo różne. Pierwsze oprawki, one są tak mocniej właśnie zaokrąglone dołem. Niebieskie. Proszę przenieść, Kamila. Dobrze. Widzisz się ładnie? Okej, super. Tu też pokażmy. Fajnie. Dobra. Powiedz mi, Kamila, jak się czujesz w tych oprawkach? No inaczej, tak. Bo zawsze byłam przyzwyczajona do ciemnych, no. Tak. Także ja ten mój kolorek tak lepiej. Inaczej. Jest coś nowego dla wygląda. Ciebie. Tak, dokładnie. Jest coś nowego. Tak. Dobrze, to przymierzmy jeszcze dwie pozostałe, bo też wiem tutaj, że któreś z tych jednych też najbardziej się Tobie podobają. Te w ogóle oprawki, jak zobaczyłam, to się zakochałam, już po prostu zamówiłam sobie. One będą moje. To jest taki zielonkawy kolor, ale nie taki do końca, on nie jest taki mocno wyrazisty, on ma troszeczkę, jest podbijany pod spodem takim jaśniejszym kolorem. Nie wiem, czy dobrze tutaj widać ten kolor, aczkolwiek pokażę się. Aczkolwiek myślę, że kształt dobrze widzicie. Okej, super, dziękuję Ci bardzo. One mają taką, lekko są podniesione ku górze tutaj te końce. Nie mocno, ale leciutko, także też to wygląda fajnie. Nic nam tutaj nie wystaje poza owal twarzy, na szerokości tej twarzy. I dół okularków jest zaokrąglony, czyli ładnie nam tutaj łagodzi tą linię trójkątną, która jest dołem. Dobra, zmieńmy jeszcze na ostatnie. I tu są, słuchajcie, takie okularki, które są też czarne, bo mówiłam przed chwilą o czarnym, że wybieracie ten bezpieczny kolor, ale one nie są takie całkowicie czarne. Gosia napisała, że super kolor, świetny live, wspaniały temat. Dziękuję Ci, Gosiu, bardzo Ci dziękuję. Zobaczcie, one są takie czarne, ale mają takie kwiatuszki na górze oprawek i są po prostu takie inne. Nie są całkowicie czarne. Może sobie przymierzysz te okularki. Super. Dobra. O. No i w tych wyglądasz w ogóle idealnie. To myślę, że to jest... Bo to właśnie są te, które mi się najbardziej podobały. Tak. To są te, które Ci najbardziej podobają, dlatego, że są ciemne, ale pomimo tego, że są ciemne, mają jakiś fajny element ożywiający w sobie. I to nie będzie taka duża zmiana dla Ciebie z tych ciemnych okularów,
od razu na jakiś kolor, tak. Tylko taki, można powiedzieć, wstęp do przejścia dalej. Tak bym to może nazwała. Tak, co ty na to? No, jestem zadowolona. Super, cieszę się bardzo. Okej. Okay. Cieszę się bardzo, zapraszam Cię. No i zapraszam teraz moją następną modelkę, Dominikę. Cześć. Witamy Cię serdecznie, Dominika. Witamy Cię, witamy. Ej. Cześć, hej. Dobrze, Dominika, może też odsunijmy delikatnie włoski. Dominika ma bardziej okrągłą twarz. I tutaj, słuchajcie, do tej okrągłej twarzy będziemy dobierały oprawki w ten sposób, że tutaj zaakcentujemy mocno kolor, dlatego że przy okrągłej twarzy dobrze jest wybrać sobie wyrazisty kolor oraz takie oprawki, które są lekko kanciaste, które nie są oczywiście okrągłe, żeby nie powtórzyć tego samego, żebyśmy jeszcze bardziej nie podkreśliły okrągłości twarzy, ale żebyśmy właśnie złagodziły te rysy i żebyśmy takie fajne, kanciaste, jakieś ciekawe okularki sobie wybrały. Justyna, gdzie można znaleźć taki szeroki wybór oprawek? Justyna, to jest sklep w Nowym Tomyślu, Vision Optic, zapraszam Cię serdecznie. Również też jest dostępny na fanpage'u, też wstawię go link po transmisji, tak żebyście mogły trafić na ten sklep bez problemu. No i słuchajcie, wracając do naszej kochanej modelki, do twarzy okrągłej, czyli będziemy postawiały na kolor i na wyrazistość w kształcie. Dobrze, tutaj już wstępnie wybrałyśmy też dla Dominiki. Te oprawki są połączeniem zieleni i niebieskiego koloru. Witam Cię, Zuzia. Może tutaj pokażemy też na Instagramie. Nie wiem, czy dobrze widać ten kolor, ale kolor jest po prostu piękny, taki błękitny. I dobre tutaj jest to, rewelacyjne jest to, że podczas śmiechu, bo szczególnie właśnie w okrągłej twarzy czasami tutaj mamy takie pucusie, mogę to nazwać delikatnie. Tak. Podczas uśmiechania, które po prostu podczas uśmiechania jeszcze bardziej podnoszą okulary, tutaj tego nie ma i tutaj szczególnie przy tym kształcie twarzy trzeba zwrócić na to uwagę. Wtedy, kiedy się uśmiechamy, okulary są cały czas w tym samym miejscu. Ciekawy kolor i ciekawy kształt, który właśnie łagodzi tą okrągłość w twarzy. Dobrze, następne okularki. Tak, to są coś takiego, też coś już bardziej szalonego. Dajcie znać w komentarzu też, jak Wam się podobają oprawki, jak Wam się podobają dziewczyny, jak w ogóle Wam się podoba dzisiejszy odcinek, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. To jest też dla mnie informacja zwrotna, że to, co robię, jest dla Was przydatne, wartościowe i że czerpiecie z tego tutaj jak najwięcej. Super. Ok, czyli tak, te oprawki tutaj mają bardziej podkreśloną tą linię górną, zaznaczoną właśnie w formie koloru. To jest taki róż w połączeniu z białym. I na dole, pomimo tego, że jest czarny kolor, którego też tak mocno nie widać, a to dlatego, że on jest połączony z fioletowymi, takimi jaśniejszymi i ciemniejszymi akcentami. Może Dominiko podejść troszeczkę bliżej, żeby można było widać, może do Instagram również. Pozdrawiam serdecznie, też nas oglądają, cieszę się bardzo. Jak się czujesz w tych okularach? Są super, inaczej niż na co dzień, bo zawsze miałam bardziej kwadratowe i ciemne, ale te są też mega fajne. Fajnie, cieszę się bardzo. Jeszcze jedną propozycję mam dla Ciebie. Okej, słuchajcie, to jest w ogóle już całkiem inna propozycja, też taka szalona, która bardzo mi się podoba. Ja te okulary kiedyś już wcześniej pokazywałam, podobny fason do tych okularów. I to są takie kocie oczka. Bardzo fajnie wyciągają tą buźkę na zewnątrz tutaj delikatnie. I też łagodzą rysy twarzy poprzez ten kształt. Dajcie znać, jak ten kształt Wam się podoba i kolor. Lecą lajki, to widzę, że Wam się podoba. Mi też to najlepiej, zdecydowanie. Serduszkujcie, róbcie wow, żebyśmy wiedziały. Żebyśmy wiedziały, jak Wam się podoba. Okej. Odcinek bardzo interesujący.
Temat mega ciekawy, super. Ślicznie, Donia, pięknie, Karolinka. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dzięki. Fajnie. A powiedz mi teraz, Dominika, jakbyś miała wybrać z tych trzech okularków? Zdecydowanie te. Zdecydowanie te. No, najlepsze. Dlaczego? Bardzo podoba mi się ten kształt koci. Mhm. Nie, są super. Miałaś kiedyś takie okulary? No właśnie nie. Mhm. Coś innego i naprawdę super. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję Ci, kochana. Tutaj w pomocy przy moim live'ie. No i co, słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Karolina napisała, wow, mega, super kształt, świetnie. Cieszę się bardzo. Dziękuję Wam bardzo tym osobom, które teraz do nas dołączyły. Czyli słuchajcie co, podsumowując, jeszcze powiem Wam o kształcie twarzy kwadratowym. Kwadratowy kształt twarzy, czym się charakteryzuje? Twarz kwadratowa charakteryzuje się tym, że ma mocno zarysowane kości żuchwy najczęściej i ma skróconą środkową strefę twarzy, bo są trzy strefy twarzy, w ten sposób mniej więcej je mierzymy. One muszą być równej szerokości, a ta część twarzy, gdzie jest nos, ona jest wyraźnie skrócona. Przy twarzy kwadratowej ta część twarzy jest wyraźnie skrócona. I dlatego mocniej też widać kości, które są tutaj podkreślone. Jak złagodzić te kości, które są mocno podkreślone, żebyśmy fajnie wyglądały, żeby ta twarz nasza wyglądała bardziej łagodnie, żebyśmy tych kości też tak nie podkreślały. To fajnie jest, aby wybrać sobie właśnie takie, które miała przed chwilą też Dominika okulary, takie kocie oczy z wyraźnym kolorem. To jest świetne, dlatego że poprzez to odwracamy uwagę od tych elementów, które w naszej twarzy chcemy ukryć, a zwracamy uwagę właśnie na te fajne, wyraźne kolory i takie te kocie oczy. Jeszcze słuchajcie, jest twarz prostokątna. Prostokątna twarz jest po prostu dłuższa, dosyć wąska i jest po prostu dłuższa. Jak dobrać okulary przy takiej twarzy? Przy takiej twarzy dobrze jest dobrać sobie okularki. Ja sobie tutaj jedne wybrałam, też Wam pokażę. Bardzo akurat też ciekawe kolorem. Okularki, które mają prostą linię górną. Takie, które nie mają tak wyraźnie zaznaczonego tutaj góry, tak jak na przykład są moje, że one mają taki mocny spad, tylko są bardziej proste. Czyli przy prostokątnej twarzy wybieramy okularki, które mają prostą linię górną i które są delikatnie tutaj leciutko zaokrąglone dołem. Także takie wskazówki, które Wam teraz podałam, to są niezbędne do tego, aby idealnie dobrać te okulary. Podsumujmy tak szybko też to, o czym dziś Wam powiedziałam. Jak dobrać te, kształt okularów i oprawek tak, abyście się czuły dobrze? Po pierwsze, musicie znać swój kształt twarzy. Po drugie, musicie wiedzieć, jaką pracę wykonujecie, jakie czynności w ciągu dnia wykonujecie najczęściej, gdzie spędzacie czas, tak żebyście się dobrze też czuli, mieli dopasowane te okularki pod to, co robicie na co dzień, bo tak naprawdę o to też chodzi. Trzecia bardzo ważna rzecz to jest to, żeby te okulary były Wasze, żeby mówiły od razu to, kim jesteście, żebyście dobrze się w nich czuły, a nie chowały po prostu do torebki. A po czwarte, słuchajcie, są świetnym elementem do tego, aby ożywić nasz wizerunek, aby zacząć zmianę swojego wizerunku właśnie od okularów i do tego Was bardzo zachęcam, abyście je polubiły, pokochały tak samo jak ja, dlatego że wiem, że to na mnie zadziałało, działa też na klientki, z którymi pracuję, które też proszą mnie o dobranie okularów i nie tylko, także wiem, że to działa, bo jest to sprawdzone na mnie i na moich klientkach, także serdecznie Was zachęcam do tego, abyście ożywiły ten swój wizerunek, ten look poprzez dobranie idealnych okularków. No i co, słuchajcie, dajcie znać, czy będziecie dalej uczestniczyć, bo ja serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście uczestniczyły w kolejnych dniach stylizacji, dlatego że dzisiaj jest dopiero pierwszy dzień, słuchajcie, a mamy przed sobą cały tydzień do piątku, live'y będą codziennie o godzinie 11 od dzisiaj do czwartku, w piątek live będzie wyjątkowo o godzinie 9. I też serdecznie zapraszam Was do tego, abyście dołączyły do mojej grupy, która jest na Facebooku, Siła Kobiecego Wizerunku, dlatego że tam i tylko tam
w piątek po zakończeniu całego tygodnia ze stylizacją o godzinie 20 będzie możliwość zadania mi dodatkowych pytań. I jest tam już opublikowany w grupie post, pod którym możecie już zadawać mi dodatkowe pytania, te, na które chciałybyście znać odpowiedź. Także serdecznie Was zachęcam do dołączenia do mojej grupy. Oczywiście w komentarzu też Wam wkleję po transmisji ten film, o którym wspominałam wcześniej, o którym nagrywałam. I osoby, które dołączyły do nas właśnie teraz, bardzo proszę, aby udostępniły też ten film, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, jeśli uważacie, że to, co robię, jest fajne, że po prostu Wam się to podoba i uważacie, że to, co pokazuję, jest wartościowe też dla Was. Bo ten tydzień stylizacji jest dla Was i chciałabym, abyście z niego wyciągnęły jak najwięcej dla siebie. Dlatego, że pewnie ze stylizacją miałyście również styczność, myślę, że każda kobieta miała, ale chciałabym, żebyście po prostu ten cały tydzień chłonęły i żebyście wzięły te rzeczy dla siebie, żebyście zaczęły stosować, wykorzystywać, które są dla Was, które czujecie, że po prostu są dla Was i na Was zadziałają. Witam Cię, Martyna, Małgosia. Wspaniały live, Agnieszko, o, uciekł mi komentarz, ale na pewno na wszystkie komentarze odpowiem zaraz po live'ie. Także dziękuję Wam za udział dzisiejszy w pierwszym dniu stylizacji. Zapraszam jutro na kolejny. Jutro też będzie bardzo ciekawy odcinek. Też spotkamy się w bardzo fajnym miejscu. Będzie to niespodzianką. Nie będę mówiła, nie będę zdradzała gdzie, ale na pewno też bardzo miło, fajnie spędzimy czas i również będzie kolejna dawka wiedzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, że mnie oglądacie. Dziękuję za wszystkie udostępnienia. Dziękuję za miłe komentarze, za lajki, za serduszka, za wow, za wszystko, co po prostu mi dajecie. Dziękuję Wam serdecznie i również też wkleję do tej transmisji u góry, przypnę w filmie link do grupy oraz również też zapraszam Was serdecznie na bezpłatną konsultację. Jeśli czujesz, że ten moment zmiany wizerunku jest teraz i jest dla Ciebie i jesteś zdecydowana i zmotywowana, żeby coś z tym zrobić właśnie teraz, zapraszam Cię serdecznie na bezpłatną konsultację 45-minutową, w której porozmawiamy telefonicznie i ja będę mogła Cię poznać podczas tej konsultacji, zobaczyć, z czym się zmagasz, jaki masz problem. Będę mogła sprawdzić, czy ja w ogóle mogę Ci pomóc, a jeśli tak, to zaproponować jak najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Dziękuję Wam bardzo. Oczywiście zaraz live będzie opublikowany też po jego zakończeniu na moim fanpage'u. Dziękuję Wam bardzo. Pa, pa. Cześć. Dzięki, Justyna. Super odcinek, Magda. Świetnie, cieszę się. Pa, pa.